Windows 8 jest najnowszym systemem operacyjnym stworzonym przez Microsoft. Wprowadzono mnóstwo nowych zmian, więc jeśli myślisz o uaktualnieniu swojej starszej wersji, powinieneś uważnie przyjrzeć się tym zmianom i zadecydować, czy w Twoim przypadku uaktualnienie systemu będzie dobrym pomysłem. Poprzednie wersje Windows pracowały na komputerach stacjonarnych i laptopach. Windows 8 został stworzony także dla komputerów typu tablet, gdyż cały interfejs został uproszczony i dostosowany pod ekrany dotykowe. Czy słyszeliście o tym, co ludzie mówią na temat Windowsa 8? Zdania są podzielone. Niektórzy powiedzą, że jest kłopotliwy i trudny w obsłudze, a inni twierdzą, że podobają się im jego nowe możliwości. Ten poradnik został stworzony, abyś zadecydował, czy warto zaktualizować system Windows do jego najnowszej wersji. Windows 8 oferuje zdobycie całkiem nowego doświadczenia w użytkowaniu komputerów. Jeśli do tej pory pracowałeś na jakiejkolwiek starszej wersji systemu Windows, pierwszą rzeczą, jaką zauważysz, jest to, że wygląda całkowicie inaczej. Microsoft pozmieniał całe mnóstwo rzeczy i zajmie Tobie trochę czasu, aby dojść do tego, jak wykonać najprostsze czynności, takie jak na przykład odszukiwanie plików lub przełączanie się do innego programu. Jednym z powodów tak wielu zmian jest wprowadzenie systemu Windows 8 do tabletów w takim samym stopniu jak do laptopów czy komputerów stacjonarnych.